Patyk! Sonic jest cudowny. Ikona ikoną. Wpływ na wygląd obecnego rynku gier to jedno, ale to, jak te gry wciąż są znakomite, mimo ich głębokiego umiejscowienia w czasach, w których powstały, imponuje mi najbardziej. To jedna z niewielu gier, w której eksploracja mapy daje tyle samo frajdy, co i speedrunowanie, w której każda inna rozgrywka daje inne rezultaty, inne ścieżki do odkrycia. Moc replayability jest silna z tą grą, bo jednego dnia postanowisz, że o, dzisiaj poszukam sobie sekretów, dzisiaj po prostu zwiedzę mapę, dzisiaj przejdę górą, dzisiaj dołem, dzisiaj przejdę jak najszybciej i za każdym razem bawisz się jak małe dziecko, bo udało się pędem zapierniczyć przez te pętle. I ty chcesz poczuć tę prędkość, poczuć ten wiatr w swoich pikselowych kolcach i stać się mistrzem w połączeniu ze sobą pośpiechu oraz strategii, bo to gra, w której pędzisz szybko, ale nie pędzisz na krzywy ryj. Bo każdy poziom wymaga od ciebie i pewności siebie, i ostrożności. Bycia świadomy fizyki silnika, bo musisz się przecież odpowiednio rozpędzić, żeby podbiec w ogóle pod tę górkę. I bycia świadomy wszystkiego, co cię otacza, bo możesz się tak pochłonąć w chęci tak szybkiego dojścia do końca etapu, że zapomnisz o tym, iż w twoją stronę leci rakieta. A wszystko to dzieje się w prześlicznych lokacjach. Biorą w tym udział naprawdę sympatyczni bohaterowie, ziomeczkowie, moi krowi Szybcy i Wściekli i familia Toretto, z którymi chcesz przeżywać te niebywałe przygody o ratowaniu zwierzaków z metalowych robotów. Odwiedzaniu parku rozrywki demonicznego doktora Eggmana, stworzonej z krwi Wargora ostatecznej formie życia w postaci czarnego jeża w fazie emo oraz dokonywaniu aktów zoofilii połączonej z nekrofilii. Niestety problem z Sonikiem jest taki, że to gra w stanie czystym, której formułę dosyć ciężko jest przenieść na kinowy ekran, tak? Żeby nie stracić w całości uroku oryginału. Sonic to platformówka, a platformówki mają w zwyczaju generować swoją potęgę głównie na uczestnictwu samego gracza, jego w swobodzie w sposobie przechodzenia. Interaktywność, decyzje, jak zamierzasz przeskoczyć przez tę przepaść, są w dużej mierze odpowiedzialne za wrażenie, jakie na tobie ta gra wywiera. A fabuła, która się w niej pojawia, nieważne jak bardzo bzdurna, skomplikowana i kosmiczna by nie była, ma przede wszystkim stanowić za napęd do kolejnych poziomów. Przez co, jeżeli już by się chciało stworzyć pełnometrażowy film z Sonikiem, to trzeba zastosować zamienniki dla tej interaktywności, przez co można niestety stracić znaczną część tej atmosfery. Sonic, szybki jak błyskawica, miał więc ciężkie zadanie, bo nie dość, że musiał jakoś przenieść na ekrany kinowe grę totalną, to jeszcze nie miał się na czym oprzeć, bo jedynym filmem z błękitnym kolcownikiem, jaki dotąd wyszedł, było Sonic the Hedgehog The Movie z 1996 roku, mające zarówno z definicją filmu, jak i materiałem źródłowym niewiele wspólnego. To w końcu dwuodcinkowe anime, które zostało skompilowane przez Amerykanów w jedną 50-minutową produkcję, żeby mieć czym promować Sonic Adventure. Twórcy zaczerpnęli z oryginału praktycznie same postaci, kreując własny świat, jakby po apokalipsie, pełen zarośniętych budynków i opuszczonych ulic. Ale jako że nie było to szczególnie wymyślne anime, fabuła to praktycznie same filery i ekspozycja, przez co jedyne, co naprawdę wyróżnia ten animację na tle innych, to sama animacja. No i zrobienie z Eggmana typowego anime spoczeńca. Oraz pociesznie pierdołowaty amerykański dubbing. Sonic, szybki jak błyskawica, nie miał z czego wyciągnąć lekcji, a to nie była jedyna przeszkoda na drodze do spełnienia. Paramount bowiem, czyli dystrybutor filmowego Sonica, ma jakieś takie dziwne przeczucie, że każda kupiona przez nich kreskówkowa marka musi zostać przeniesiona na kinowy ekran wyłącznie w formie przygód w świecie ludzi. Mieliśmy już tak z Transformerami. Podczas gdy za pierwszym razem ten stos śrubek i podkładek autentycznie zapierał dech w piersiach swoim szaleństwem detali, to tak przy kolejnych razach zdawało się coraz bardziej sprawę z faktu, że to nie wygląda jak walka Transformerów, tylko bardziej jak Kamasutra części zamiennych, w której nie wiadomo, który robot jest który. Mieliśmy już tak z Wojowniczymi Żółwiami Ninja, które w wersji prawdziwościowej traciły całkowicie swój urok i bardziej niż kung fu, żółwie z kanału przypominały domrosłych raperów z kosmosu, którzy mają własną stację radiową w GTA 5. Nawet SpongeBob się przed tym nie uchronił i walczył w trójwymiarze z cholernym Antonio Banderas. Nawet kiedy wpadli na pomysł własnej familijnej marki o ośmiornicy, która
kitra się w Monster Trucku. Nie przyśniło mi się to. To i tak musieli to zrobić naturalistycznie. Z czym wiąże się bardzo ciekawa legenda o tym, że kiedy pokazano pierwszy projekt postaci dzieciom podczas pierwszego pokazu testowego tego filmu, dzieci zaczęły płakać i wybiegać z sali kina. Ale mniejsza, zmieszam do tego, że tak samo mogło być z Sonikiem. Jego oryginalny design jest dziwaczny, wzbudza trwogę u widza, bo nie wiadomo, czy więcej tutaj człowieka, czy więcej tutaj chwila, już to kiedyś mówił. Był on okropny nie tylko dlatego, że nie przypomina wcale Sonika, nie, on nie bronił się nawet jako własna postać. Coś, co w założeniu miało wyglądać jak jeż, przypominało bardziej hybrydę kota, jeża, psa, człowieka i wszystkiego z pogranicza Doliny Niesamowitości i uniwersum Lovecrafta. Niby jeż, ale ludzkie nogi. Niby jeż, ale ludzkie ręce. Niby jeż, ale ludzkie zęby. Sonik jest jeżem, to prawda. Ale przede wszystkim Sonik jest przerośniętym, kreskówkowym, humanoidalnym jeżem. Jego gałka oczna jest większa od jej głowy. Dlatego ta gwałtowna, realistyczna przemiana nie ma najmniejszego sensu. Bo to kreskówka. Dlatego jego wątek romansowy w Sonic 2006 nie sprawiał, że gracza zalewały miłosne emocje. Tylko... zimny pot, kurwa. Jeżeli już ktoś miałby wsadzać Sonika w perypety zwykłych ludzi i uczynić to wiarygodnym w ramach świata przedstawionego, to musiałby przefiltrować człowieka przez taki sam styl, co ten Sonika. Sonic Unleashed o tym wiedziało. Sonic X wyszło to... Shut the fuck up! Paramount i producenci filmowego Sonika pewnie nawet nie chcieli o tym słyszeć i woleli wierzyć w to, że fani jeżdżą będą na tyle naiwni, iż przełkną ten paskudny design, bo przecież Sonic po tylu latach dostał w końcu swój własny film! Nie o to dokładnie prosili, ale ma swój własny film, to dawaj nam kasę! Stąd zrobienie Sonika czegoś, z czym wszyscy mieli się w założeniu utożsamić. Mimo faktu, że w filmie jest on przybyszem z innej planety, ale musi wyglądać jak prawdziwy, ale on jest przybyszem z innej planety, ale musi wyglądać jak prawdziwy jeż. Musi wyglądać jak prawdziwy jeż. Ale on jest przybyszem z innej planety. Musi wyglądać jak prawdziwy jeż. Człowieku, on jest z innej planety. On musi wyglądać jak prawdziwy jeż. Producenci nie wiedzieli jednak, że fani Sonika niejedno gówno już w życiu przeżyli i mają już serdecznie dość takiego traktowania z góry, przez co stała się rzecz niesłychana. Producenci posłuchali fanów i zrobili coś, co jest znacznie bliższe ich sercom, dzieciństwu oraz portfelu. Do redesignu niebieskiego jeża zatrudnili Tysona Hessa, reżysera i głównego animatora zwiastunów Sonic Mania oraz serii Sonic Mania Adventures, jak i autora postaci Niplesa de Enchilada. To on na nowo ukierunkował wizualny charakter jego kinowej interpretacji, co poskutkowało dodaniem tak fajnych pierdół, jak na przykład animacja Sonika chybocząco się nad krawędzią, którą zaczerpnięto prosto z gier. Niestety firma, która daje fanom to, czego chcą, bo jest taka miła i kochana, to bardzo fajny koncept, ale niestety dosyć rzadko mający związek z rzeczywistością. Zapewniam was, drodzy widzowie, że żadna osoba zarządzająca produkcją tego filmu nie przyklepała redesignu Sonika z innych powodów niż to czysto finansowe. Więc jeżeli zamierzasz kupić bilet na Sonika tylko dlatego, że Paramount posłuchał fanów Segi, to wpadasz w ich pułapkę. Co zabierasz znaczna masa osób. Jako, że wszyscy zażądaliśmy redesignu Sonika i jako, że faktycznie tego dokonali, jesteśmy teraz zobowiązani to zobaczyć, żeby pokazać nasz szacunek. Speak for yourself, motherfucker! Co skończyło się na tym, że film zarobił już 628 milionów dolarów i idzie po więcej tego fanowskiego hajsiwa. I szczerze, nie mogę nie kibicować temu filmowi. Mimo prób, świadomego czy nie, zmasakrowania tego projektu przez ludzi w garniturach, Sonic szybki jak błyskawica... Tak, milion lat później, ale teraz się zaczyna. Recenzja Sonika to dzieło, którego serducho bije jak ten dzwon. Wykreowane przez tych, co chcieli, ale nie mogli, bo góra zabraniała. Pełne fanserwisu, który może nie jest szczególnie subtelny, ale nie jest też na tyle nachalny, żebyśmy zwracali na niego całą swoją uwagę. Sonic traci pierścień od czasu do czasu. Na playliście doktora Eggmana pojawia się zespół Crash 40, a gdzie indziej przykrywa muzyczka ze zwiastuna Sonic Mania i tak dalej, i tak dalej. Ta cała masa nawiązań nie przypomina jednak wykalkulowanego przez producentów biznesplanu na zagarnięcie sympatii fanów, tylko coś, co stworzyli ludzie autentycznie zajarani na punkcie Sonika. Fani, którzy nie mogli przegapić okazji i musieli wrzucić setki, tysiące, miliony litrów swojej geekowskiej miłości do filmu przeznaczonego na międzynarodowy rynek, bo taka okazja może im się już nie
nie przedarzyć. Charakter niebieskiego jeża został perfekcyjnie przetransportowany do kinowej formuły, zaś nawiązania do growych oryginałów stworzono z szacunkiem i całkiem niezłą pomysłowością, jednak filmowi jako takiemu brakuje czegoś, co by go wybijało na tle podobnych produkcji o gadających zwierzakach, które muszą się sprzymierzyć ze zwykłym szarym człowiekiem, by osiągnąć swój cel. Czasem jest to uratowanie tradycji wielkanocnej, kiedy indziej obrócenie w niwecz wszystkiego, co czyniło oryginał tak przyjemnym, ale punkt wyjścia jest zwykle taki sam. Everyman żyje żyćko, nie wychyla się ponad standard, zarabia sobie spokojnie na chleb, aż tu nagle do jego codzienności wbija antropomorficzna fauna, która obraca mu wszystko do góry nogami. Początkowo, cóż, nie lubią się i mają w zwyczaju sobie nawzajem dogryzać, by pod koniec filmu przebijać już ze sobą piąteczkę i nazywać się śmiało przyjaciółmi, bo to film familijny. Gdzieś tam w tle grasuje złodupny złotupiec, który w złodupny sposób pragnie przeszkodzić planom tej antropomorficznej fauny, co wiemy, że się kompletnie nie uda, bo to film familijny. Szybki jak błyskawica zalicza każdy możliwy schemat tego typu opowieści, czyniąc swoją historię absolutnie powtarzalną, co sprawia, że jest filmem w najlepszym przypadku przeciętnym. I to w taki sposób, że tak, świetnie się bawisz podczas oglądania, ale kiedy przechodzi do opowiedzenia, o co tak konkretnie chodzi w tym filmie, to potrafisz jedynie powiedzieć, że no, były te pierścienie i odmienne tam planety gdzieś i doktor Eggman coś tam gdzieś tam, Sonic biegnie, sowa jakaś. Jak na serii, w której Sonic i jego ferajna uwalniali zwierzątka z metalowych robotów, przemieszczali się z przeszłości do przeszłości z jakieś 5 razy, walczyli z odpowiednikiem amerykańskiego wojska, składali hołd dla Księgi Tysiąca Jednej Nocy, pomagali rycerzom Okrągłego Stołu, pokonywali spersonifikowanego balona z wąsem, ostateczną formę życia, pożaracza czasu, jeża z mocą telekinezy, potężnego Gina, króla Artura, Sel Lancelota, Sir Gawaina, Sir Percivala. Jazda samochodem do San Francisco wydaje się na ich tle cholernie miałka i ograniczająca możliwości Sonika. Całkiem nieźle wykoncypowano powód, dla którego ponaddźwiękowy jeż miałby się przemieszczać samochodem, od którego jest od wiele szybszy, ale nadal. Ta opowieść, w przeciwieństwie do niektórych gier z Sonikiem, nie jest nawet na tyle pretekstowa, żeby generować fajne sceny akcji. Tych jest jak na lekarstwo, a w dodatku nie są żadnym zamiennikiem dla growej interaktywności, bo nie ma w nich tego, co w grach czyni Sonika Sonikiem. Szybkości. Rzadko kiedy pojawia się ta prędkość, a nawet kiedy już, to w mocno okrojonej formie, najczęściej przestawiającej Sonika po prostu w formie niebieskiej smugi, pozostawiając spory niedosyt. Tyle dobrze, że film pozostawia po sobie głównie te dobre wspomnienia, co w dużej mierze jest zasługą tytułowego protagonisty. Nowy Sonic wygląda kapitalnie, stanowi świetny balans pomiędzy kreskówką a trójwymiarem. Ma takie cudniutkie futerko, że chciałbyś go miziać w nieskończoność, zaś jego charakter mógłby spokojnie się pojawić w którejś gier. Nie jest to jeszcze nieustraszony zawadiaka, który zasuwa po ulicach miasta na skrzydle helikoptera i rzuca bezczelnymi tekstami w stylu: "Hej Eggman! Twoja stara mije zęby śrubokręty!" Tylko lekko zagubiona pierdoła, która zmuszona do wieloletniego ukrywania się przed niebezpieczeństwem, nie zaprzyjaźniła się z absolutnie nikim, co skutkuje jego emocjonalną niedojrzałością oraz okazjonalnymi rozmowami z samym sobą, generalnie trochę popracować nad swoją odwagą i pewnością siebie musi. Co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego przedstawiania nastolatków w popkulturze. I w ogóle dzisiejszych nastolatków. Jako ludzi pełnych werwy, pasji oraz emocji, ale przede wszystkim obaw i niepewności dotyczących i swojej przyszłości oraz dalszych losów całego świata. Nie wiedzących, jak dać upust swoim uczuciom, jak za to wszystko brać odpowiedzialność. W latach 90. Sonic był uosobieniem okresu, w którym powstał. Symbolem czaderskości i jeżdżenia na desce, bo to jest takie cool zio. Później sprowadzono jego postać do bycia fajnym typem, który załatwi to, co trzeba, nawet jeśli będzie to cholernie trudne zadanie. I w sumie tyle. Był kolejnym odważnym bohaterem, który ma zrobić coś, czego nikt inny się nie podoła. Więc jeżeli filmowy Sonic, ponaddźwiękowy, nieśmiały jeż, który z czasem staje się coraz pewniejszy swoich decyzji, by koniec końców stanąć w obronie swoich kompanów, ma się stać przykładem dla siedzących w kinie maluchów, to ja będę temu wyłącznie przyklaskiwać, bo to kapitalny wzorzec i świetne połączenie nauki z przyjemnością. A tej przyjemności jest tutaj od groma. Większość frajdy z oglądania czerpie się z samego faktu, iż Sonic jest i Sonic gada, więc nie trzeba. Jest sympatyczny, wygadany, lubi się bawić i gra w baseballa z samym sobą, bo nie ma do kogo gęby otworzyć na tym etapie filmu, więc jest łatwo się z nim utożsamić nie na poziomie realnego wyglądu, tylko pod względem czysto empatycznym. Nawet jeżeli wiemy, że wszystko mu się uda, zaprzyjaźni się z tym człowiekiem i pokona swojego nowego wroga, doktora Eggmana. Tym razem nie granego przez ani Mike'a Pollocka, ani Alfreda Colmena.
announcement. Shadow the Hedgehog's a bitch ass motherfucker. Tylko przez samego Jima Carreya, który po latach porażek odnalazł w końcu szczęście w swoim życiu, a przynajmniej tak mogłoby się wydawać, i zaliczył swoją pierwszą rolę komediową od dawna i mój Boże, jak on się tym bawi. Jeżeli jesteście fanami jego popisów, ja jestem, w których z gestykulacji, mimiki oraz fizyczności czyni swój komediowy oręż, to będziecie w niebo wzięci. Nie dlatego, że jest tego dużo, bo zdecydowanie więcej czasu poświęcono na Sonika oraz relacje jego z człowiekiem, ale dlatego, że Carrey ma w czym rzeźbić. Może i nie jest gruby jak oryginał, ale ponownie, sam jego charakter mógłby spokojnie trafić do którejś z gier i pasowałby tam idealnie. Are you in charge here? Yes, I am. Wrong. I'm in charge. Allow me to clarify. In a sequentially ranked hierarchy based on level of critical importance, the disparity between us is too vast to quantify. No bo hej, ten zamienił zwierzątka w roboty, a ten potrzebuje Sonika, żeby napędzać swoje roboty w kształcie jajek. Wszystko na swoim miejscu. To zadufany w sobie genialny naukowiec z trzycyfrowym IQ, co perfidnie wykorzystuje do wywyższania się swoją wiedzą i obrażania wszystkich dookoła. Nawet swojego oddanego asystenta, który robi mu doskonałe latte z alpejskim kozim mleczkiem. I just thought you might like a latte with steamed Austrian goat milk. Of course I want a latte. I love the way you make them! Fantastyczna scena. Co czyni go postacią na wpół niebezpieczną i na wpół żałosną, czyniąc z niego prawdziwą komediową mieszankę wybuchową. I oczywiście, jako że to początek nowego filmowego uniwersum, nie ma tutaj poczucia, że o, Sonic po raz kolejny pokrzyżuje mu te plany. Ohoho, nie tym razem, Sonic, ponieważ zbudowałem, wreszcie się zdecydował. Ich stosunki ograniczają się do prostego, ja chcę dorywać to zwierzę. To zwierzę ma moc, która da mi władzę. Ja chcę to zwierzę. A zwierzę mówi, że haha, ty niegrzeczny człowieku, to bardzo niewłaściwe. That's no good. I więcej nie trzeba, żeby zbudować ich relacje na kolejne części. I naprawdę jestem zaskoczony faktem, iż człowiek, zwany tutaj imieniem Tom, też jest spoko. Jego dialogi z Sonikiem obejmują znaczną część filmu i byłoby trochę szkoda, gdyby nie dało się ich słuchać. To śpiewka stara jak świat. Zwierzak i człowiek jeżdżą autem, przekomarzają się, człowiek nie ogarnia, jakim w ogóle sposobem funkcjonuje jego kreskówkowy przyjaciel, co prowadzi do wielu zabawnych niejasności, bo ja to wiem, ty to wiesz, ale on to o tym nie wie i dlatego to jest śmieszne. Stara, ale jara śpiewka. Niewymyślna, ale relaksująca, bo i człowiek ma swoje problemy. Chce wyjechać z małego miasteczka, w którym goszczą mali ludzie i ich małe problemy, jak staruszka zapominająca, w którą stronę jest restauracja, do wielkiej metropolii, gdzie mógłby się wykazać jako prawdziwy glina z krwi i kości, uczestniczyć w pościgach i łapać bezwzględnych bandziorów. Nie jest to szczególnie rozwinięte i pojawia się tylko po to, żeby rozciągnąć ten metraż do 1,5 godziny, ale nie zgrzytasz przy tym zębami, bo James Marsden umie z tego wycisnąć poczciwego everymana, kocha swoją żonę, kocha swego psa, chce więcej od życia, a kiedy trzeba, to weźmie sprawy w swoje ręce i uchroni jeża z kosmosu od tłustych łap skwąsistego narcyza, bo tego wymaga większa sprawa. A jego dialogów z Sonikiem bardzo miło się słucha, nawet gdy bywają wprost uwalone nawiązaniami do popkultury, bo tu ktoś wspomina The Rocka, tam Keanu Reeves, ten Vin Diesel, gdzieś Amazon oraz paskudnie nachalny product placement Olive Garden, który opiera się na dosłownym cytowaniu sloganu tej sieci knajp, albo gdy bywają zwyczajnie dziecinne, co nie jest wcale wadą, bo Sonic jest w końcu nastolatkiem, który wychował się w samotności, podglądając ludzką kulturę zza winkla i nie wiedząc do końca, co ona może oznaczać, ale że fajnie wygląda, no to ją będę naśladować. Dlatego Sonic flosuje w paru momentach filmu. Bo to nastolatek! No i to film przeznaczony przede wszystkim dla dzieci, bo im najłatwiej jest sprzedać koncept szybko biegającego jeża, który musi zbierać pierścienie. A gdy ten jeż będzie flosował, to dzieciakom łatwiej będzie go polubić. Kiedyś my mieliśmy Minecrafta, teraz młodzi mają Fortnite'a. Let kids be kids! Oh, give me a big fat break! To nieoryginalne, powtarzalne, ale wciąż serwujące porządną dawkę rozrywki w filmie Dałko, podczas którego będą się bawić nawet ci, którzy dotąd nie wiedzieli, kim jest ten niebieski jeż. Co niestety skutkuje tym, że film nie skupia się na jednym konkretnym targecie, tylko robi film dla wszystkich, bezpieczny, rozmemłając się na ciepłą kluchę, o której niestety bardzo szybko się zapomina. Mam nadzieję, że widząc, jak bardzo spodobała się fanom ta nowa stylistyka, Paramount i producenci pójdą z kontynuacją w odważniejszą stronę. Nie tylko jeśli chodzi o zasady więcej, głośniej, szybciej, które zwykle kierują się blockbusterowe sequele, tylko większą śmiałość w doborze historii. Potencjał jest i to ogromny, bo z powstałych już growych bohaterów można wycisnąć multum możliwości, a że pod koniec filmu pojawia się jedna soniczana postać, od tego momentu może już być tylko lepiej.
I hope so. Nie ma się czego wstydzić, kryzys został perfekcyjnie zażegnany, a śladów po dawnym Soniku nie widać nigdzie. Powinniście się bawić naprawdę nieźle. Zresztą nieważne, czy ma się spodoba, czy nie. Plusem tego typu adaptacji kultowych produkcji jest to, że nieważne jakby nie wyszły, praktycznie zawsze wyjdzie z tego coś dobrego. Bo albo sprawię, że jeszcze bardziej polubisz oryginał, albo sprawię, że jeszcze bardziej polubisz oryginał i dostaniesz naprawdę fajny film, który ci się spodoba. W przypadku tego filmu mamy tę drugą sytuację. Zyskałem ogromną ochotę na powtórzenie lub nadrobienie niektórych części cyklu i zaraz za to się cholera wezmę. Jestem za to temu filmowi naprawdę wdzięczny. Bo o ile sam w sobie niezbyt dobrą grową adaptacją, to tak jest świetną adaptacją Sonika. I na ten moment tyle mi wystarczy. Jeżeli chodzi o filmowe ekranizacje gier, to naprawdę nie ma zbyt wielkiej konkurencji. I Sonic na ich tle wybija się przynajmniej tym, że zostawia po sobie bardzo dobre wspomnienia. Był już Detektyw Pikachu, który wyglądał naprawdę kapitalnie, był nakręcony na filmie, co już daje plus 2 gwiazdki do mojej oceny, ale kompletnie nic nie pamiętam z tego filmu, poza tym, że Ryan Reynolds był tam naprawdę nieśmieszny i polski dubbing tego filmu, w którym był Maciej Sztur, był znacznie ciekawszy. A tutaj bawiłem się naprawdę znakomicie, więc już mamy naprawdę nieźle postawioną poprzeczkę. Jeśli chodzi o resztę ekranizacji krowych, za niedługo nadchodzi Mortal Kombat i jakoś wątpię, żeby udało mu się być lepszym od poprzedniego filmowego Mortal Kombata, więc na ten moment cieszmy się Sonikiem, bo naprawdę nie ma się czego wstydzić. I zaraz się wezmę za granie, ale najpierw chciałbym szczerze podziękować. Chciałbym szczerze podziękować Logitechowi za przyjęcie mnie pod swoje skrzydła i za oferowanie mi partnerstwa technologicznego, co oznacza, że Logitech daje mi sprzęt, na którym będę mógł robić swoje filmy. I na którym zrobiłem już film. Ten zrobił. Recka została napisana na klawiaturze G213 Prodigy, na której pisze się tak cudownie, że palce same składają się do pisania. Nieważne czego, czegokolwiek, byleby tylko posłuchał ten prześliczny stuk od klawiszy. Są tak odpowiednio wyważone te klawisze, że autentycznie czujesz ciężar swoich słów. Musiałem. Materiał został zmontowany myszką G502 Hero. Bardzo dobrze leży w dłoni, ma 11 programowalnych przycisków. Gdzie z brudnymi łapami do mojej myszki? Ty bezdomna pokrako, ciesz się, że moja kumpela z gimbazy nie widzi, bo byś zdawał maturę na wózku inwalidzkim. Zaś film został nagrany kamerką C920. Kamerką, która niby nagrywa Full HD, ale przez to, że mój komputer jest złomem, niestety nie potrafię nagrać tego filmu w większej jakości niż 720p. No i przede wszystkim chciałbym złożyć ogromne podziękowania moim patronom, którzy wspierają mnie finansowo, żebym miał zacząć tworzyć w ogóle te materiały, w tym ten, który właśnie oglądacie. I ten materiał, który właśnie oglądacie, mogli obejrzeć przedpremierowo na specjalnej grupie dla patronów, do której dostaje się dostęp już od progu 10 zł. A im dalej, tym więcej benefitów, a im więcej, tym większa będzie różnorodność na kanale. Filmy, seriale, gry. Zapraszam na Patronite'a, bo fajnie byłoby się zajmować tym kanałem na pełen etat. Zapraszam także na mojego fanpage'a, gdzie informuję o wszelakich newsach, piszę notki o filmach i wygłaszam swoje myśli w formie tekstowej. Na Twitterze zapraszam też, podobnie. Mój potężny strumień świadomości, tylko w częstszej i krótszej formie. Tam gęściej i szybciej się wypowiadam. No i mój Instagram, gdzie rzadko co wrzucam, bo Instagram wysysa energię i czas człowiek. I ponownie dzięki wielkie za oblężenie. Obejrzenie, trzymajcie się.